Witam was ponownie, z tej strony Halawander i gramy dalej w The Room 2. Room! Kontynuujemy grę. Przepraszam was naprawdę bardzo za... tak... to nie jest gnuśność moja, ponieważ... brak filmów wiąże się z tym, że po prostu nie mam czasu. Co nie jest nowością dla was. Przepraszam was, no niestety nawet w weekend, mówię poważnie, w weekend pracowałem, bo zastępowałem koleżankę po prostu. Zastępowałem koleżankę i rok, który ma zajęcia zaocznie, miał zajęcia ze mną po prostu i no po prostu cały czas coś mi przerywa możliwość nagrywania, tak to nazwijmy, przerywa możliwość nagrywania, tak to nazwijmy. Fajny pokój, taki typowy pokerowy. Temple Ship Time 0? Nic. Świątynia, statek, czas, nic. Śmierć, dom, nauka, gwiazdy, stars. Templum Navis, Tempus, Nihil. Mortis. Domus. Ojej, doktryna? To jest nauka? I Stella. Stella i gwiazdy. Albo Astra. To jest też gwiazda. Astern. Tak brzmi? Tak. Doktryna, też nauka, ale też jest wiele różnych. Dobra, przeczytajmy kartkę, przepraszam, to bo się chwalił, bo strasznie dużo siedzę właśnie w łacinie, to jest zrozumiałe. Miss Margaret Cox. 5 marca 1883 rok. Lawyers to the shipping trade. O! Pani Margaret Cox, I'm writing to you for the final time. Piszę do pani po raz ostatni. Before I begin to proceeding, I have brought to your attention. Begin the proceedings I have brought... Zanim zacznę... Proceedings? Zanim zacznę oskarżenia, które... Nie, to jest niemożliwe, nie tak. I write to your... Pierwszy raz ostatni... Before I begin to proceed... The proceedings? Proceedings. To proceed to jest... robić progres, coś w tym rodzaju. Po prostu postępować naprzód. Zanim zacznę postępowania, którymi zwróciłem pani uwagę. Since my brother's disappearance, you have attached yourself to my mother like a leech. A, od czasu zniknięcia mojego brata przyczepiła się pani do mojej matki jak jakaś pijawka. For her sake, I would prefer this to be quiet, but you are charlatan. Ze względu na nią chciałbym, żeby cała sprawa... Wolałbym, żeby sprawa była... No, żeby ta sprawa przycichła, tylko żeby nie wychodziła na światło dzienne, żeby była załatwiona na spokojnie, po cichu. Ale jest pani zwykłym szarlatanem. And fraud. Fraud to jest taki... fraud... Lekarz fraud to nie jest lekarz, to jest taki udawacz. Wiecie o co chodzi. No. Nie wiem, jak to fraud po polsku przetłumaczyć. And I will expose you as such if I must. I dowiodę tego, jeśli będę musiał. Leave her be, or else the paper has offered me a full page. Zostaw ją w spokoju, albo w innym wypadku... Has offered... Albo w innym wypadku... Has... Paper? Czy chodzi o papier? Papier możesz nazwać dokument, po prostu. Dokument has zaoferował mi całą stronę, że... Czy papier, chodzi o to, że teraz rozpisałem się krótko, wreszcie, ale... Zostaw mnie w spokoju, bo mogę się rozpiąć o wiele więcej i ujawnić wszystko w ten sposób. Robert Bailey. Nic ciekawego. Czy mogę to zabrać? Mogę. Viewfinder. Wiecie co? To jest dla mnie śmieszne. Komputer pracuje spokojniusio, nic się nie dzieje, w niektórych nawet grach tak samo, ale włączam gry związane z Nvidia Experience. I zaczyna mi strasznie mocno pracować karta graficzna. Nie rozumiem tego zupełnie. To jest jakiś to jest... I tak czasami jest, czasami nie, nie ma tego. Nie rozumiem, o co w tym chodzi. I cała karta graficzna po prostu wariuje. To jest dziwna sprawa. Zdjęcie brakuje nam. A torn. Tak, porysowana, świadomie porysowana twarz czyjaś. Tak, zauważyłem, proszę pana. Książki, tu mamy coś jeszcze. Widzę jakąś... Książkę ciekawą. Nic więcej. Możecie pewnie usłyszeć swoją drogą. Widzę, że tu mogę to przyczepić prawdopodobnie, ale najpierw chciałbym zobaczyć, do czego mogę się przyczepić. Ja. Tutaj, okej, mamy tu. Tu mam jakiś element. O, okej, mogę go obrócić.
Nie, to musi być jakaś kombinacja. Nie wiem, zagaduję. Zaraz, tu są jakieś przyciski. 6. A to? 4, przepraszam, 4. Nie 6, 4. Tu będziemy mogli umieścić jakiś element. A tu jest szuflada, czy mogę ją wyciągnąć? Mogę. Mamy list od naszego. Mamy kawałek fotografii. Mamy znowu informację naszego kolegi. If you are here, then my trivials have not been in vain. Jeśli tu jesteś, to moje travails, nie wiem co to jest, próby? W tym rodzaju? Moje starania nie poszły na marne. If nothing else, my promise to you gave me purpose. Jeśli cokolwiek, to moje obietnice dają mi powód, by przejść naprzód. Moje obietnice, które ci składam. If I was damned for trapping you here, then now I offer you my redemption. Gdybym przyczynił się do twojego uwięzienia tutaj, to oferuję pomoc w ramach mojego odkupienia. Finally, I hold the key. W końcu zdobyłem klucz. The secret to this world of words. Secret. A secret? Secret świata światów. This place of endless places. Tego miejsca nieskończonych miejsc. With it, you may lift the veil. Za jego pomocą będziesz mógł podnieść zasłonę. Peek behind the curtain. Zajrzeć za kurtynę. We do not have to take the path that is offered. Nie musimy obierać ścieżki, która jest nam oferowana. Oczywiście, że nie. Tu coś było? Nie, to mi się wydawało, że stół coś ma na sobie. Okej, tu mamy jeszcze kolejną notatkę. O, i tyle dzisiaj czytania. Maggie Cox, 17. Court? Do jakiegoś sądu, Londyn. Simon Grayson. John to jest? Nie wiem. Również znany jako Wielki Khan. What has become? Co się z tobą stało? You know. Can tell when you are. I? To jest I? Czy we? Nie wiem. Czy we to jest. Wiesz, że mogę potrafić stwierdzić, kiedy kłamiesz. It to jest it. You know it can. Nie. I was the only one you could never fool. To jest taki wariant graficzny na początku. To jest I, to jest I. Tylko z ozdobą taką ładną, prawda? Ja byłam jedyną osobą, którą nigdy nie mogłeś nabrać. I know you have it. Wiem, że go masz. Have you started playing without me? Zacząłeś grać beze mnie? It sounds magnificent. Brzmi fantastycznie, cudownie. This pressman isn't going to leave me alone. Ten pisarzyna, no pressman to jest ten, no z prasy, rany. Journalist, który tak naprawdę to jest, można powiedzieć chyba. Jeśli mylę, to proszę mi poprawić. Dziennikarz nie zostawi mnie w spokoju. And you owe me you saw. I jesteś mi coś winien, jesteś twoją dolę, coś w tym rodzaju. Since when can you resist putting on a performance? Od kiedy potrafisz odmówić udzielenia, nie udzielenia wywiadu, tylko przedstawienia, zrobienia przedstawienia? Będziemy pionierami. I'll be at the Lion at 9. Będę. Lion to jest pewnie jakiś bar albo jakieś miejscówka. Będę w Lwie, no w tej placówce Lew o 9. You'll be there. Masz tam, będziesz tam. Znam cię, Megs. Okej. Okay. O 9, czyli coś nam tam to powiedzieć. O'clock. 5. 4-5. Co mi to mówi? 4-5. Chyba nic odnośnie. A, mogę to wziąć, myślałem, że mogę. Mamy klucz, okej. Nic więcej. Tu jest gazeta, tu jest świecznik. Czy klucz nam coś powie? Mały klucz. Mogę obracać. Ciekawe. Prawdopodobnie zależnie od jego zastosowania, od zamku, który będę musiał otworzyć. Ten zamek tutaj. Jak on wygląda?
Nie, w ten sposób tego nie zrobię. Coś tu nie gra. Wydaje mi się, że to nie jest klucz od tego. Takie mam wrażenie. Zwróćcie uwagę, że on jest strasznie wysoki. No bo na krzywo nie mogę tego ustawić. Mogę. Ale to bez sensu jest na przykład w tym wypadku. To nie jest do tego. Zaraz, tam jest chyba jeszcze jakiś. Po pierwsze, ominąłem aparat, to zaraz do tego dojdę, ale. Tutaj na dole nie mogę nic? Nie mogę. Zaraz, sprawdźmy wszystkie elementy szafy. Góra, nic. Tutaj widzę jakiś znacznik, nic. Nie mogę się dostać do szafki na razie, więc na razie zostawimy ją w spokoju. Zobaczmy stół, bo pewnie będziemy musieli w finalnej wersji tej zagadki. Czegoś brakuje. Pewnie wielu elementów brakuje. Sprawdźmy aparat. Pewnie to będzie finalna część zagadki. Obiektyw. Jest zasłonięty, nie możemy nic zrobić. No właśnie. Nie mam śrubokrętu, nie mam jak to otworzyć. Czy mogę to tutaj przyczepić? Raczej wątpię, chyba chodzi. A tutaj, tak, jednak, chodziło o to. Czy mam w takim razie zrobić zdjęcie czegoś konkretnego? Okej, okay, small metal handle, mały metalowy uchwyt. Nie mogę tutaj nic z tym zrobić. Czy ten uchwyt pasuje do czegokolwiek stąd? Brakuje lampy. Swoją drogą. Mały metalowy uchwyt. Mógłbym go użyć do szuflady prawdopodobnie, ale w jakiej, w jakim celu? Tu jest kominek, nie mogę się obrócić inaczej, nie mogę się za siebie obrócić. Prawdopodobnie coś tutaj będzie jeszcze. Ale na razie nie mogę się zwrócić w tym kierunku. Te numery, wydaje mi się, że one mają mi coś powiedzieć na ten temat. Czy te zdjęcie coś mi mówi? Nie bardzo. 4, 5. Myślałem, że to coś tutaj, że 4. Mało mi to mówi, to nic nie mówi. 4 i 5. Góra, góra, dół, góra? Ale to nic mi nie powie, bo nie tak nie działa. Nie. Mogę tak naprawdę trial and errors, prawda? Mogę na błędach się uczyć i zrobić w ogóle lustro. Ale to jest głupi sposób. Mamy aż dwa przedmioty. Wydaje mi się, że jednak ten klucz może być do tego, ponieważ nie widzę innych zamków, które mógłbym otworzyć. Czy stół. Przepraszam, czpluję w mikrofon. Czy stół ma coś. Może jakieś krzesło? Nie. Nie wygląda na to. A więc jednak szafa. Wydaje mi się, że musimy otworzyć ten zamek. Tylko w jaki sposób ja mam ułożyć ten klucz, żeby on tak wyglądał? Aż nierealne. Nie potrafię. Nie wiem. Czy ten uchwyt tu pasuje? Nie. Jak on wygląda, ten uchwyt? To wygląda po prostu jak uchwyt klamka, prawda? Tu do czego? No i jestem w kropce. Kurde, myślałem, że tak mi dobrze szło. Czy coś mi mówi? Czy coś może mi powiedzieć? Na temat. Tutaj coś jest, czekajcie. Odciski palców, ale. A, to po prostu miałem pokazać, że mogę to przesunąć. Pięć. 4, 5. Co to może być? Czy mogę to wyjąć? Nie mogę tego usunąć. Może tutaj coś umieścić. 4 i 5. Co mi to mówi? To mi nic nie mówi. Czy mogę coś tutaj spojrzeć przez to? Czy ten uchwyt tu pasuje? Tu pasuje! Nie wierzę w to! Przepraszam was, kurde! Okej, rozwinęliśmy. Ale nie mogę zrobić zdjęcia. Nie mamy lampy przede wszystkim.
A więc to był tylko element aparatu fotograficznego. Cztery i pięć. Ten klucz cholerny, ja wiem, że on jest do tego, ale jak go ustawić? To jest dla mnie fenomen. On nie pasuje tutaj. To nie jest ten klucz, na bank. Ten klucz pasuje gdzie indziej. Na bank. Gdzie? Na stole? Nie. Gdzie? Tutaj? Tu może do partu wchodzi klucz? Nie sądzę. Nie. Absolutnie nie. Tu jest jakiś element, który ominąłem? Czy ten klucz ma pasować tutaj? Wątpię. Tu go znalazłem. No jestem w czarnej dupce. Tu są jeszcze dwa elementy. 4 i 5! Co mi to mówi? To mi nic nie mówi! Muszę was przeprosić na chwilę, no nie da rady. Słuchajcie, kurde, ja mogę tym obracać, ja mogę tutaj kadrować. Nie wierzę, kurczę, głupota troszkę. No, to moja wina, no powinienem się domyślić, no. Ja pierdzielę. Co idzie? Halo? O, pf, no właśnie. Ja pierdzielę. I mamy kluczyk, no właśnie. Kurde, blade. Nawet dwa zamki mamy. Mamy pewnie otworzyć je w kolejności specjalnej. Tu mamy książkę z jakimś... Dwa. Infinity. Nieskończoność. Tu coś jeszcze jest. Długie, tutaj z tym. Długie. Tak? Nie. To jest tutaj, a to jest tutaj na dole. Bla. Lustrzane odbicie, nie ta strona. Poszło? Poszło. Okej, tamto zadawało mi za dużo czasu po prostu. Co ja mogę tu zrobić? Chyba nic na razie, nie mam jakichś elementów. A nie. Ach! To jest tego typu rzecz. Jasne. Mam. Dobra, mam ten obiekt, który mogę włożyć tutaj na dole, ale zanim do tego dojdziemy, otwórzmy wszystkie zamki. Tak. Dobra, mniejszy z tej strony. Moment. Najdłuższy na dole. Z lewej strony trochę dłuższy. Nie, z lewej strony trochę dłuższy. To będzie tak. Tak. O! Kurde. Okej. Na razie nic. Dobra. Kolejny zamek. Wszystko w dół. Nie ty! Wszystko w dół tutaj. Tu mam numery! Pusto. 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 A, mam ustawić na 4, 2, 4, 5? Dobrze? To się liczy? Nie. 4, 4, 2, 5, tak? 4. Zaraz, 1, 2, a jest tutaj 4. 2, 5. Nie? 2, 4, 5? 2, 4, 5. Dobrze. Mhm. Okej. Okay. Mamy lampę! Żarówka. Okej, okay, dobra. Nadrabiam troszkę za poprzednie, przepraszam serdecznie. Tam nie powinno się w ogóle wydarzyć. I tutaj mamy następną zagadkę. Nie wiedziałem, że to tak można robić. Okej. Okay.
Nie mam nic innego. A nie, zaraz, tutaj, tędy i, to, i ten tutaj. Jakoś, czy nie da rady? A, tutaj, tutaj, nie, nie to. Nie mogę tak... Prak, prak, prak. Prak, prak. Tak jest, dobrze. Musisz się z nami skupić po prostu. Kosmos, mamy kartę jedną. Stars. Star, start card. Dobrze. Ustawiamy to oczywiście tutaj. Tutaj, przy gwiazdach. Tutaj. Oczywiście na razie to nam nie rozwiązuje sprawy. Zanim włożę lampę jeszcze ten element ułóżmy. Nie rozwiązaliśmy ciągle tej jednej zagadki, pamiętajmy. Mała metalowa wajcha. I nadal nie wiem, jak to rozwiązać. A, jeszcze ta maszyna jest, w ogóle ominąłem ją. Mogę pisać. Tylko co? Co powinien napisać? Czy w ogóle powinienem coś napisać? Dobra, na razie to zostawmy. Mamy przede wszystkim tak. Mamy mały tutaj. Zaraz, najpierw lampa. Okej. Okay. Czy ten mały uchwyt może nam pomóc tutaj z tym? Czy ten mały uchwyt może nam dać? Co to jest w ogóle? Dźwignia. Przepraszam, ale to jest. Czy to jest. Coś tutaj? Nie. Gdzie ja potrzebuję dźwigni? Zaraz, gdzie ja potrzebuję dźwigni? Do aparatu? Potrzebuję, żeby zrobić zdjęcie? No to wygląda. Z tej strony? Tutaj? Nie chcę znowu kończyć. Nie chcę znowu wychodzić. Tutaj. Nie, tutaj jest uchwyt. To jest znowu tak pewnie oczywista rzecz. No gdzieś tutaj, zobaczcie, tu jest aparatu. No nie może być do tego. Tu rozwiązaliśmy już. Chyba tu jest. Tutaj, tu. Tutaj, oczywiście, kurde, jestem głupi. Aha. Nie chciałem tego napisać. Mogę to usunąć? Infinity. Muszę napisać. In. Jestem na E czy na F? Zaczęliśmy od domu. Zaczynając od od gwiazd. Tak bardzo odkryć? Tak mało czasu. Tak mało odkryć, tak mało czasu. Dom, gwiazdy, odkrycia, czas. Dom, gwiazdy, odkrycia, czas. A, muszę tu wyłożyć, dom. Nie mogę? Czemu nie mogę? Czemu nie mogę? Ej!
The button was missing something, ale... Ciągle nie odkryłem tamtej rzeczy. Dom. Kurde. Poczekajcie moment. Wielki przycisk, go kurwa... Nie zauważyłem. No to jest koszmar. O, jak... Ja dzisiaj naprawdę się lamię po prostu, naprawdę. Okej. Okay. Znowu ten zamek dziwny. Dom. O, muszę przypomnieć, przepraszam. Dom Gwiazdy Czas? Tak, Dom Gwiazdy Czas. Gwiazdy Czas. Dostaniemy klucz. Prawda? A nie. Dzwoneczek! Dzień. Co się dzieje? Wojaż. Podróż. Morska, powiedzmy. Muszę wpisać to pewnie wojagę. O. Do końca? A. G. Na E. O, tutaj. Voyage. Niezliczone statki znudziły nas. Triumphant to a hidden triumph. Ukrytej świątyni. It was at home. To w domu. Okazałeś się płytkim przyjacielem. Statek, świątynia, dom. Statek, świątynia, dom. Statek, świątynia, dom. I pieniążki po pierwsze, $20. To by... Co to była przypadkiem może ta Gesslerowa? Endless. Nieskończenie. Niekoniecznie, może być przysłówkowo, ale też może być endless time, nie nieskończony czas. Czy mogę pisać? Nie mogę. Endless. Pod tymi obcymi gwiazdami ja courted only death. Spotkałem tylko śmierć. Saved by science. Zostałem ocalony przez naukę. Moją muzę. Up, down. Góra, dół. Góra, dół. Góra. Góra. Dobra, mamy kartę śmierci. Nawet nie zwróciłem uwagi, że jej nie mamy. I jak to było w końcu? Mogę? Super. Gwiazdy, śmierć, nauka. No wiele osób... No tak się tłumaczy religię, że religia powstała, bo ludzie się boli śmierci. I sobie wytłumaczyli, to próbowali tłumaczyć. Tłumaczyć... Jak, co się stanie po śmierci? Nauka. Kosmos. Kosmos to jest w ogóle świat po grecku. My trochę w innym znaczeniu teraz znamy.
Dzwoneczek. Czepił się. Hope, nadzieja. Mały dzwonek? Mogę. Mały dzwonek, a to? Mały uchwyt. Dobra. Ostatnie słowo, mam nadzieję, bo to jest niewygodne. The null graced. Null to jest nic. Co to jest null? Nic. Zaszczycił mnie czasem. For a dozen lives. Tuzinem żyć pracy. Now death returns to take this. Teraz śmierć wróciła. By zabrać swoją dolę. Czas. Ale nie, nul czas śmierć, ale nie mam nula. O, już dodatka, wow. A nie, przecież czytałem. Ale gdzie mamy ten nul? Dzwonek mogę gdzieś wstawić. Gdzie? Tu mamy zamek, ale on jest chyba jeszcze taki niedostępny dla nas za bardzo. No właśnie, bo tego klucza nie mam. Gdzie też tej cholery mogę dzwonek przystawić? Ja mogę w ogóle go ustawić. Co to jest? Klapper, nie wiem co to jest. A, bo to jest ta, jak to się nazywa? Pieczątka chyba, tak? Tak, pieczątka. W końcu mamy do jasnej cholery to małe główienko. Brass dial. Okej. Tu pewnie możemy to przyczepić. Wreszcie zdjęcie! A tego nie mogę otworzyć. Kurczę, jeszcze ciągle. O. Dekoracyjny talerz. Który mogę włożyć tutaj. Nie mogę. Nie mogę go. A mogę, okej, tylko muszę go teraz ustawić. Sympatycznie, o. Górki sympatyczne. Ej, no jak to? Domek jest. Tak, no. Dobrze, właśnie. A, musiałem pójść po prostu. Can. Wielki can, great can. Ale. No co mi to dało? Wpisać to mam? Khan? O, spokojnie. Nie. Dwa? Nie, nic nie daje mi. No i jestem w dupie. Czy tu mogę tutaj to... Nie, a nie, dobra, nie mogę tutaj. Gdzieś tutaj? A czy aparat już spełnił swoją rolę do końca? Wypełnił wszystko, co może? Gdzie mogę umieścić to? Jakby to pasowało do sejfu. Jak to wygląda? Tu nic takiego nie widzę. Kan! Co kan? Ich kan. Nicht. Właśnie. No wiem, no kan. Kan. No i dobrze, no i co z tego? Tu książka jakaś różni się od innych. Nie wierzę w to. Ja pierdzielę. Żartujecie sobie ze mnie. I teraz muszę ustawić. A
Daj, od nowa. Nie w tą stronę było mi obracać. A? Tak działa sobie z drogą. N. Kan. Mamy 0. Dobra, super. 0, czyli nic powinno być. Chyba, tak się wydaje. No bo nic... śmierć? Nie będę zgadywał. Sprawdźmy. Game Pass! Czemu? Czas... Co jest? Nul czas śmierć. Nul czas śmierć. Nul. Kurde. Naprawdę fajny pomysł z tym pisaniem i tak dalej, tylko momentami... To z tą książką to było tak śmieszne, po prostu bez sensu troszkę. Taki typowy, taki klisze. Dobra, wreszcie. Okej, to było zupełnie niepotrzebne. Show me your face! O. O, cześć. W ręku ma zegarek. I zaciśnie dłoń, tak. Muszę go ustawić na 9. A nie. Gówno, serio, to jest głupie akurat, to jest bez sensu. Bez sensu. Ozdobny klucz. Co tu jest tam? Przepraszam was bardzo, ale... A, obraz spadł. Tutaj. Naturalnie. Zbliżamy się już wielkimi krokami do końca. Jest już tak. Kryształ tu będzie. Albo Maź, albo symbiot z Marvela. Venom. A koniec! Kto? Anybody there? You are to be... Trzeba ci pogratulować. You escaped the curious events of the posiedzenia. Czekajcie, telefon. Już jestem, przepraszam. Właśnie mówię, o tym mówię. Ciągle dzwonią, ciągle zawracają. Ostatnio do mnie zadzwonił student swój, tak myślę, nie pamiętam co robiłem. Zadzwonił do mnie. Tylko po... Aha, coś... Nie wiem, chyba makaron mieszałem. I dzwoni do mnie specjalnie powiedzieć, że nie będzie go na zajęciach. Ja mówię, dobrze. No to mógł mi pan powiedzieć to później. Mailowo, zrobię, później musi pan dzwonić koniecznie. Tak, ale spoko, tak czy inaczej. Uciekłeś z posiedzenia. All your faculties in, with all your faculties intact. Ze wszystkimi potrzebnymi. O, damnation. Damnation to jest zguba. Po prostu. Dobrze. Poszło nam, wydaje mi się, że lepiej niż gorzej. Lepiej poszło niż gorzej. O, ja to nie rozumiem u siebie jednej rzeczy. To, co powiedział, co drogo, ja... Gramy z bratem i z znajomymi w CS-a, to brat mnie określił tak, że albo gram zajebiście, albo beznadziejnie. I to jest prawda, bo kiedyś rozpoczęliśmy grę i trzecią rundę rozpoczynałem na minusie, bo zabiłem kolegę. A potem otwierałem na sam koniec całej rozgrywki, nie? Całego meczu, więc w ogóle muszę się po prostu jakoś przebudzać po prostu. I to tak samo, nie? Takie trudniejsze rzeczy wydaje mi się, że jakoś szybciej łapię, niż takie oczywiste, żeby dostrzec głupi przycisk, prawda? No idiotyzm po prostu, albo że mogę czymś obrócić. No nie wiem, tak wydaje mi się, że mam taki problem z takimi, najciemniej jest pod latarnią w ten sposób. Dobra, słuchajcie, przepraszam was, nie wiem kiedy będzie następny odcinek. Staram się jak mogę po prostu, staram się jak mogę. Dzisiaj patrzę, mam wolność, powiem tylko to nazwijmy. Mogę usiąść spokojnie, mogę spokojnie gadać głupoty. No prawie jak na zajęciach swoich. I mogę nagrać po prostu coś. I nie w gwarant... To nie jest tak, że ja mam... No, nie, ja, czyli bo ja mam ustalone godziny, ale ciągle coś mi wypadnie.
muszę sprawdzić czasami kartkówki, muszę sprawdzić, no i to muszę przysiąść na przynajmniej godzinkę, dokładnie to sprawdzić, coś podliczyć, jakieś sprawy konkretne, jakieś rachunki powypełniać i tak dalej, no to jest mordęga. Swoją drogą, ostatnio, jak byłem w rachunkowościach Wydziału Prawa UW, to taka pani w ogóle no nic mi złego nie zrobiła, ale po prostu jest śmieszne. Ona mówi mi, że muszę przynieść maksymalnie do 11 rachunek. I nie mówi mi dlaczego. No prawdopodobnie wolny sobie bierze, nie będzie mogła go przyjąć, coś w tym rodzaju. A ja mówię, no dobrze, ale przy pani, ale 22 jest piątek. I to jest dzień dokładnie, no wiadomo, no przed świętami, ostatni dzień i prawdopodobnie będą jakieś godziny rektorskie, tylko to jest jeszcze niewyjawione. Ja nie wiem, czy ja będę miał zajęcia, czy będę prowadził, czy nie. Ja pytam się, przypomnę, czy pani wie, ona? Nie, nie wiem. Niech pan się dowie tam. No pierdo... No i kurde, tak to jest już, nie? No i nie wiem. No i nie wiem. Nie dowiem się. Nigdy. O, dobra. Co pogadałem? Dobra. Dzięki wielkie za oglądanie. Czekają nas... To jest fajna gra, naprawdę przyjemna gra. Ale czekają nas też inne, bardzo przyjemne. W tym horror nas będzie czekał, proszę państwa. Horror. Znany. Dość znany mi się wydaje. Tak czy inaczej, wielkie dzięki jeszcze raz za oglądanie. Przepraszam za, może nie gnuśność, ale za małą ilość filmów przez małą ilość czasu. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się.